Rafał Wojnarowski, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości naszej robczyckiej telewizji. Samorząd Robczyc nieustannie realizuje inwestycje drogowe. Sprawdziliśmy, na jakim są etapie. Rozstrzygnięte zostały dwa przetargi na remonty dróg gminnych obejmujące 20 odcinków na łącznej długości ponad 5,5 km. Na wszystkich tych odcinkach położona zostanie nakładka asfaltowa. Wartość obu zadań to prawie 2 miliony złotych. Cała kwota pochodzi z budżetu gminy Robczyce. Szanowni Państwo, znajdujemy się w tej chwili w Niedźwiadzie na drodze, gdzie firma kończy wykonanie nawierzchni bitumicznej. W tym roku gmina Robczyce ogłosiła dwa przetargi na te mniejsze odcinki dróg. Zostały w tej chwili już zakończone prace na odcinku na ulicy Dworcowej w Robczycach na Chechłach. Trzy krótkie odcinki dróg w Niedźwiadzie, jedna w Małej, jedna w Lubzinie i jedna w Gnojnicy. Jest to droga na Podlas. W tej chwili rozpoczęliśmy pracę, jesteśmy po drugim przetargu i firma realizuje te prace, które były tam założone. Tak jak wspomniałem przed chwilą, tutaj Niedźwiady mamy dwa odcinki, mamy w Borkach Chechelskich, mamy w Robczycach na ulicy Macha, w Robczycach Chechłach, w Małej dwa krótkie odcinki, w Gnojnicy i w Lubzinie. Ciągle trwają prace przy największej tegorocznej inwestycji drogowej realizowanej przez gminę Robczyce, rozbudowie ulicy Przemysłowej. Zakończenie robót planuje się na jesień bieżącego roku. Trwają także prace budowlane przy przedłużeniu ulicy Przemysłowej. Wykonano już podbudowę oraz warstwę wyrównawczą. Wykonano także dwustronny krawężnik. Zadanie otwiera nowe tereny inwestycyjne określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego o powierzchni ponad 70 hektarów. Całkowita wartość inwestycji to prawie 5 400 000 zł. Pozyskane przez gminę Robczyce dofinansowanie to ponad 3 100 000 zł. Początkiem lipca zakończono budowę chodnika przy ulicy Zielonej na długości 597 metrów. Oprócz nowego chodnika przebudowano przepusty pod koroną drogi wraz z zabezpieczeniem lokalnej infrastruktury podziemnej. Koszt inwestycji to 722 000 zł, z czego ponad 400 000 to dofinansowanie pozyskane przez samorząd Robczyc z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Centrum Medyczne Medyk, które realizuje program badań Profilaktyka 40+, nawiązało współpracę z gminą Robczyce w celu zachęcenia mieszkańców do wykonywania badań w ramach tego programu. W związku z tym na terenie gminy Robczyce zorganizowane zostaną mobilne punkty badań. Badania będą także realizowane we wszystkich punktach pobrań w przychodniach Medyka. Głównym celem programu jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. Profilaktyka 40+ zakłada realizację bezpłatnych badań diagnostycznych w formie pakietów przeznaczonych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Lista badań w poszczególnych pakietach dostępna jest na plakacie widocznym na ekranie. Najbliższy mobilny punkt badań 40+ zostanie uruchomiony na Robczyckim Rynku 28 sierpnia w godzinach 7.30 i 10.30. Aby uzyskać skierowanie na badanie, w pierwszej kolejności należy założyć profil zaufany. Po założeniu i potwierdzeniu profilu zaufanego należy zalogować się do internetowego konta pacjenta na stronie pacjent.gov.pl, wypełnić ankietę profilaktyki 40+ i wygenerować e-skierowanie na pakiet badań oraz zgłosić się w wybranym punkcie celem przeprowadzenia poszczególnych badań. Wyniki badań dostępne będą na internetowym koncie pacjenta lub w placówce, w której zostały wykonane. W przypadku, gdy nie posiadamy profilu zaufanego i nie korzystamy z internetowego konta pacjenta, e-skierowanie można uzyskać dzwoniąc na infolinię domowej opieki medycznej, która dostępna jest pod numerem telefonu 22 735
39 53. Sierpnia w sali konferencyjno-wystawowej Ropczyckiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie z grami planszowymi. Turniej gier planszowych na stałe wpisał się w kalendarz zajęć wakacyjnych w naszym mieście. Dzieci, które odpowiedziały na zaproszenie organizatorów, również i w tym roku mogły poznać nowe planszówki. Jak mówi Wojciech Sieroń, założyciel klubu gier planszowych w Ropczycach, obecne gry potrafią nie tylko aktywizować uczestników rozgrywek, ale przede wszystkim są doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Tak jak co roku, w każde wakacje, w każde ferie, nasz klub gier planszowych stara się zorganizować otwarte spotkania dla dzieci i młodzieży. Te spotkania służą przełamaniu stereotypu, że gry planszowe to tylko grzybobranie i jakiś eurobiznes. Pokazujemy różne gry, takie, które są oryginalne, ciekawe, na różne sposoby aktywizujące właśnie te dzieciaki i młodzież. Dzisiaj szczególnie promujemy grę Konspiracja. Jest to gra wydana przez Instytut Pileckiego, mówiąca trochę o czasach okupacji, o wielkim bohaterze tych czasów, czyli o Witoldzie Pileckim. Oprócz tego pokazujemy takie gry jak Duszki, Carcassonne, Kariba, czyli nowoczesne, ciekawe, interesujące gry planszowe, w których wytłumaczenie zasad nie zajmuje wiele czasu, natomiast rozgrywka wciąga i daje dużo radości i satysfakcji. Dzieci z terenu miasta i gminy Ropczyce licznie odpowiedziały na zaproszenie organizatorów. W trakcie czwartkowych rozgrywek najmłodszym najbardziej przypadły do gustu dwie gry – Konspiracja oraz Duszki. W tej chwili najbardziej podoba się im właśnie Konspiracja, czyli gra, w której może uczestniczyć od 5 do 10 osób. Gracze dzielą się na drużyny, drużyny są tajnie wybrane przez losowanie kart. Jedna drużyna to są konspiratorzy starający się zbudować siatkę niepodległościową, a druga drużyna to są agenci gestapo, którzy chcą tą siatkę zniszczyć. Natomiast oprócz tego ogromną radość dzieciakom sprawiają duszki, czyli gra, w której trzeba w dość wyrafinowany sposób wyszukać właściwy element na podstawie wskazówek widocznych na karcie. Spotkanie to pokazało, że element rywalizacji sprawdza się również w grach planszowych. Zwiększa chęć zawodników do osiągania lepszych rezultatów, a przede wszystkim zapewnia niezapomniane emocje. Dom Kultury w Ropczycach-Witkowicach na tegoroczne wakacje przygotował ciekawą ofertę dla najmłodszych. Odwiedziliśmy z kamerą zajęcia pod nazwą Owocowy zawrót głowy. Dekoracyjne pudełka na słodycze, zaczarowany świat przyrody oraz usłyszeć ciszę i zobaczyć dźwięk. To tylko niektóre zajęcia, jakie odbyły się do tej pory w Domu Kultury w Ropczycach-Witkowicach. Początkiem sierpnia nadszedł czas na zajęcia z dietetykiem. Wakacje na półmetku, oferta zajęć wakacyjnych dla dzieci w Domu Kultury w Witkowicach jest bardzo ciekawa. Za nami już wiele fajnych zajęć. Dzisiaj na przykład odbywają się zajęcia kulinarno-dietetyczne, owocowy zawrót głowy. A co za nami? Za nami zaczarowany świat przyrody, eksperymenty przyrodnicze w plenerze i oczywiście już prawie słynne karaczany, owady, które przywiozła pani instruktor i dzieciaki bardzo je chciały zabrać do domu, ale niestety nie mogły. Za nami też w świecie dźwięków zajęcia, gdzie dzieci robiły instrumenty z różnych takich dostępnych w domu rzeczy, taśmy, słomek. Było to też bardzo ciekawe. Zajęcia składały się z kilku etapów. Pierwszy z nich to rozmowa o zwyczajach żywieniowych. Następnie dzieci podzielone zostały na dwie drużyny. Celem każdej z nich było umieszczenie owoców w specjalnie przygotowanym do tego pojemniku. Wygrała drużyna, która zadanie wykonała jako pierwsza. Dzisiejszym tematem zajęć jest owocowy zawrót głowy, więc głównym tematem będą właśnie owoce. Pierwszą częścią z zajęć były to zajęcia ruchowe, gdzie dzieciaki miały za zadanie powrzucać owoce i warzywa do skrzynek, tak żeby się też trochę poruszać, no w końcu mamy wakacje, więc też dzieci, żeby z tej aktywności fizycznej również korzystali. I drugim takim etapem naszych zajęć dzisiejszych to będzie przygotowywanie zdrowego koktajlu właśnie na bazie takich sezonowych owoców.
Zdrowe żywienie to podstawa, dlatego dzieci od najmłodszych lat powinny edukować się w tym zakresie. Dzisiaj jesteśmy w Domu Kultury i jesteśmy na zajęciach, w których robimy coś z owoców i warzyw. Na początku robiliśmy takie wyścigi, która drużyna szybciej wniesie owoce albo warzywa do koszyka, a teraz idziemy do kuchni i coś będziemy robić w niej. Zajęcia w Domu Kultury działającym na osiedlu Witkowice jak co roku cieszą się sporym zainteresowaniem. Uwielbiam tutaj chodzić. Są bardzo kreatywne i bardzo ciekawe. Dzieci korzystają też z atrakcji przygotowanych przez Robczyckie Centrum Kultury. Byłam też na mieście tam na zajęciach, a tutaj mi się najbardziej podobały, jak robiliśmy pudełka na cukierki. Zajęcia dzieci z dietetykiem to tylko jedna z wielu wakacyjnych propozycji miejscowej placówki kulturalnej. Co przed nami? Jeszcze zajęcia taneczne, bawimy się tańcem. Kulinarne zajęcia, gdzie będziemy robić pizzę domową. Zawsze zajęcia kulinarne cieszą się dużym tutaj powodzeniem. Dużo dzieciaków przychodzi, ale też fajnie, jeśli mogą wszystkie wykonywać jakieś dania, a potem wszyscy wspólnie to sobie jemy. Co jeszcze przed nami? Czytanie plenerowe, a na zakończenie wakacji mamy fajną imprezę dla dzieciaków organizowaną wspólnie z biblioteką w Filią w Witkowicach, podczas której będzie dużo muzycznych zabaw, karaoke, konkursów, tańców i oczywiście jak zwykle coś pysznego do jedzenia. Także zapraszamy wszystkie dzieci, które jeszcze nie były na naszych zajęciach, aktywne wakacje 2021 w Domu Kultury w Witkowicach. Zachęcamy, żeby się zapisać. Jeszcze kilka wolnych miejsc jest. No i jeszcze przed nami turnus półkolonii. Także jeszcze w sierpniu będzie się działo wiele fajnych rzeczy. W trakcie spotkania z dietetykiem dzieci dowiedziały się, w jaki sposób żywność wpływa na nasze zdrowie i codzienne funkcjonowanie. Zobaczyły też, jak w prosty sposób można przygotować smaczne i zdrowe koktajle. Jak w domowym zaciszu zrobić kulę do kąpieli? Odpowiedź na to pytanie poznaliśmy na zajęciach wakacyjnych w Robczyckim Centrum Kultury. Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Robczycach ciągle oferuje ciekawe propozycje dla najmłodszych podczas trwających wakacji. Tym razem zajęcia przybrały nieco zmienioną postać. Dzieci pod czujnym okiem instruktora mogły stworzyć od podstaw kulę do kąpieli. Jest dzisiaj 26 osób, także tak naprawdę jest pełna frekwencja, bo tyle osób się zapisało, więc wszyscy przyszli, co mnie bardzo cieszy. Uczymy się dzisiaj, jak zrobić kulę do kąpieli w sposób naturalny, także też opowiemy sobie trochę o tym, czym są naturalne produkty, dlaczego warto ich używać. Oprócz tego jest to sposób na fajne spędzanie czasu w domu. Dzieci, które nauczą się tutaj jak robić te kule, mogą sobie zabrać recepturę, później wypróbować te same rzeczy razem z rodzeństwem, z rodzicami. Więc to jest taki sposób, żeby aktywizować te dzieci, żeby nauczyły się czegoś nowego, żeby zrobiły też coś manualnie. Bawimy się formą, bawimy się kolorem, zapachem. No i w sposób naturalny, co też jest dla mnie bardzo ważne, żeby przekazywać taką wiedzę już od najmłodszych lat. Jestem w Domu Kultury w Robczycach na mieście i robimy kule do kąpieli. Jesteśmy w Domu Kultury. Tak, robimy kule pulsujące do kąpieli. Aby osiągnąć gotowy produkt, należy wykonać szereg czynności. Ważna jest ich kolejność, a także dbałość o szczegóły, takie jak waga poszczególnych składników. Na początku wsypujemy sodę, wsypujemy mąkę, sól, glicerynę na przykład. Mieszamy to wszystko, a potem formujemy. Ważymy te rzeczy, mieszamy je, dodajemy różne rzeczy, formujemy je. Trzeba też to odmierzyć. Co w trakcie zajęć najbardziej przypadło dzieciom do gustu? Dla mnie wsypywanie i mieszanie. Mieszanie. Mieszanie.
najbardziej lubią mieszać wszystkie składniki, zwłaszcza rękoma, rozsypywać wszystko dookoła, używać kolorów, zapachów, to im się bardzo podoba. Co ciekawe, kule powstawały tylko i wyłącznie z naturalnych składników. Dla dzieci będzie to teraz nieodłączny element każdej kąpieli. Takie kule, które się wkłada do kąpieli, one barwią wodę. No i one tak działają, jakby ja kiedyś miałam i tak uspokajająco. One będą rysować, gdy ma się wannę, dolewa się wodę i robi się takie bąbelki lekkie. Wśród zajęć oferowanych przez robczyckie placówki kulturalne największą popularnością cieszą się zwykle te, na których dzieci mogą samodzielnie stworzyć różne ciekawe przedmioty. Pełna sala, na warsztatach, w trakcie których powstały pachnące kule do kąpieli, jest tego idealnym przykładem. Ósmego sierpnia Centrum Kultury w Robczycach gościło aktorów ze sceny RODE Kraków, Tarnów, Rzeszów przedstawiających spektakl Tysiąc franków Norwida. Dramat w trzech aktach to nie tylko przejmująca historia życia autora, zwłaszcza jego ostatniej paryskiej dekady, ale również wzruszająca opowieść o jego miłości do polskiej emigracyjnej pisarki Marii Sadowskiej. Spektakl powstał w ramach projektu realizowanego przy wsparciu ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Norwid, ten spektakl, który był zaprezentowany tutaj w Robczycach, no jest wyjątkowy, bo też i ciężar gatunkowy tego dramatu jest zupełnie inny niż to, co gra się, co jest w repertuarach teatrów. W tej chwili na topie tak zwanym gra się przede wszystkim rzeczy lekkie, łatwe, przyjemne, najlepiej farsy i to najlepiej jeszcze też z taką domieszką mocnej pikanterii. No i to cieszy. I do tego zredukowaliśmy teatr. Wie pani, doszło do takiej sytuacji, ale teatr coś więcej znaczy, więc ten Norwid to nie pojawił się u nas z racji roku norwidowskiego, tylko ten dramat został napisany i wydany, no teraz tak w przybliżeniu powiem, w roku 2005 lub w 2006, chyba 2005. I od razu graliśmy ten spektakl w różnej obsadzie, bo to minęło sporo lat i zagraliśmy go wiele razy w całej Polsce. No on też przeszedł tą historię, że próbowaliśmy tym Norwidem uderzyć w młodzież licealną i to było działanie skuteczne i dobre, ale później to wszystko jeszcze pogłębiło się, to rozluźnienie, ono się wkradło, ten niechęć, czy też, no można powiedzieć, niechęć do mówienia o rzeczach poważnych, narodowych, o historii. Wszyscy obecni na spektaklu wiedzą, że był on także opowieścią o Polsce pozbawionej państwowości. Jak mówi sam autor, dramat nie należy do łatwych, wymaga od nas myślenia. Słowo Norwid budzi lęk, obawę, albo to będzie trudne, a po co my mamy myśleć. Tyle jest spraw, trudności, wirus jest, epidemia, a tu jeszcze Norwid przyjeżdża. A Norwid nie zaciemnia otaczającej nas rzeczywistości, tylko ją rozjaśnia. Tak naprawdę on budzi w nas nadzieję i zobowiązuje do tego, żebyśmy umieli wyrażać swoją polskość, swoją nadzieję, swoją wiarę. Warto było wsłuchać się w przenikliwe i prorocze wypowiedzi Norwida, diagnozujące to, co trzeba z naszego życia społecznego usunąć i to, co może i powinno je wzbogacić i uszlachetnić. Każdy z nas nosi w sobie pewien wewnętrzny dramat przez życie. Albo on jest ujawniony wcześniej, albo później. Tak samo było w życiu Norwida. My się niczym specjalnie nie różnimy. Każdy z nas, mówiąc już tak bardziej teologicznie, musi zetknąć się ze swoim krzyżem. I z tym krzyżem
zetknął się również Cyprian Kamil Norwid, stąd ta puenta taka dramatyczna. Ale w momencie, kiedy on ten krzyż brał do swojej ręki, to był to ujawnienie znaku nadziei, czegoś, co jest nam potrzebne, żeby zrozumieć samego siebie, wie Pani, żeby umknąć od tej celebryckiej mitologii, że my jesteśmy zobowiązani, żeby w naszym życiu było wszystko lekko, łatwo i przyjemnie, a jeżeli nie, to się nam życie sypie. Nie, ono się nie sypie. Chodzi o to, żeby spotykając się z doświadczeniem, z trudem, umieć sobie z tym poradzić i powstać do czego? Do nadziei, do wiary. Spektakl zaprezentowany był z racji ogłoszenia roku 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida. 21 września minie 200 lat od jego narodzin. Oszalałaś? Panie Cyprianie, ja żądam przeprosin. Ja pana cenię i szanuję, ale widzę, iż pan impulsywny będąc ma dar zrażania do siebie ludzi. Czy zgoła przyjaciół? Och, ta kontrowersyjność w końcu zgubi pana. Wybacz pani. Wybacz. Ale sama ta epoka jest mapą sprzedającą wszystko za pieniądze i nikt czerną ze wszechświat. O, człowieku nieszanowany jest ten, który jest wygodny i dopóki jest wygodny tym. I ten, który ma pieniądze i dopóki ma pieniądze. Cała ta epoka jest jałowa, brudna, niepoczciwa. I zarozumiałam. Na litość boską, no co też pan wygaduje? A co wygaduje? Jest jałowa, bo nic nie zrobiła sama. Niepoczciwa, bo podeptała to, z czego żyje. Brudna, bo upoetyzowała takie postępowanie, bo nie ma uszanowania dla sensu i absolutu pokoleń, wyobrażając sobie, iż to ona uczyniła człowieka na obraz i podobieństwo swoje, jak jeden Bóg. Pan jest zbyt surowy. Pan pozamykałby wszystkie nasze salony, gdyby mógł. Zamknąć nie sposób. Ale opinie z nich wychodzące rozstrować trzeba, bo wychodzą od ludzi zbłąkanych lub bez mała obłąkanych. Spójrz pan. Warszawa jest miastem wyobraźni. Tam nic rzeczywistego nie ma. Wszystko jest powierzchowne. Demokracja bez prawdy, uczciwości, sumienia, szlachectwo bez szczerej otwartości słów. Błąkają się po salonach lokaje i zalotniki naszych czasów, a kto w odmówkach ogólnych nie bierze udziału, ten jest do niczego. Do salonu się nie nadaje. Ktoś jednak w kraju reformy robić musi. Pan szuka ideałów, a wokół tylko ludzie zwykli i słabi. Ale robienie reform, droga pani, to wzajemnia się z odrodzeniem człowieka. Inaczej albowiem będą robione za wcześnie, albo za późno, albo po prostu nie będą rzeczą szczerą. A zdaniem pana, dlaczego historyczna i zbawcza myśl
nigdy we właściwym czasie nie może być dokonany. A dlatego, że Polacy przez długi bezbyt polityczny sztukę parlamentarną zatracili. No i jeśli im się coś od razu nie uda, to zaraz od tego się cofali. Cały czas niemniej będąc postępu służbie nasze elity działają. Ale ich postęp, droga pani, to w rzeczywistości podłość i prywata. To, co jest postępowego dziś, jest najprzód, bez przeszłości, a więc bez wiary w siebie. Żal mi was, o postępowi, którzy zniweczyć chcecie przeszłość całą. Orzec, tak wiele już ubiegłem, trwało! Wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu wiadomości. Na kolejne zapraszam już za tydzień. Do widzenia. Thank you.
najnowszy blok mieszkalny powstanie przy ulicy Mehoffera w Robczycach i będzie posiadał 6 kondygnacji nadziemnych. W budynku powstanie 35 mieszkań, które najemcy otrzymają gotowe do zamieszkania w połowie 2023 roku. Dużą nowością jest możliwość nabycia mieszkania na własność po 5 latach jego wynajmowania. W bloku A5 zostaną zlokalizowane mieszkania o powierzchni użytkowej około 53 metrów kwadratowych, 11 mieszkań dwupokojowych, o powierzchni użytkowej około 44 metrów kwadratowych, 12 mieszkań dwupokojowych, o powierzchni użytkowej około 56 metrów kwadratowych, 12 mieszkań trzypokojowych. Dzięki staraniom Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Samorządu Gminy Robczyce mieszkania będą objęte dodatkowym dofinansowaniem dla najemców do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Realizacja inwestycji o wartości około 10 milionów złotych będzie możliwa dzięki pozyskaniu przez Robczycki TBS dofinansowania z programu rządowego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Inwestycje TBS-u wesprze również Samorząd Gminy Robczyce. Trwa nabór zainteresowanych zamieszkaniem w nowym bloku. Robczycki TBS zaprasza do zapoznania się z ofertą i składania wniosków na wybrany lokal mieszkalny. TBS posiada również ofertę na nową, atrakcyjną powierzchnię usługowo-handlową, która powstanie przy ulicy Mehoffera w Robczycach. Spółka zaprasza do skorzystania z oferty. Więcej informacji na stronie internetowej i w siedzibie spółki.